Ojcze, bracia kapłani, trwamy w liturgii, która rozpoczęła się wczoraj, dlatego dziś, na początku tego naszego zgromadzenia, nie rozpoczęliśmy znakiem krzyża i nie zakończymy znakiem krzyża, bo jak wiemy, ta liturgia trwa cały czas. Mimo iż krzyż tak mocno wypełnia tę dzisiejszą liturgię. Krzyż, który z jednej strony przypomina nam o tym, że każdy z nas musi się mierzyć z cierpieniem. W każdym z nas jest lęk przed odrzuceniem i każdy z nas będzie musiał zmierzyć się ze śmiercią. A z drugiej strony krzyż, który przypomina każdemu i każdej z nas, że wierzymy w Boga, który jest wspólnotą Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspólnotą, do której nieustannie w każdej chwili naszego życia, do której jesteśmy zapraszani. Bóg, który jest miłością, nieustannie posyła swojego Ducha do Twojego wnętrza i przyciąga Cię do swojej miłości, aby w każdej chwili Twojego życia mogło towarzyszyć Tobie przeświadczenie o tym, że z miłości jesteś powołany, że z miłości jesteś powoływany w każdej chwili Twojego życia. I gdybyśmy mieli spojrzeć na tę liturgię trwającą dzisiaj tylko na nią, fragmentarycznie, wycinkowo, to można by było się przerazić. Można by było załamać ręce, gdyby ona dziś miała się skończyć. Tak wiele momentów z Pisma Świętego, które usłyszeliśmy dzisiaj, fragmentów ponurych, trudnych, że Jezus dostaje w twarz, że Jezus został opluty, że Jezus został wyszydzony, jak to nie przystoi do tej katedry, gdzie okadzany, gdzie w najlepszych naczyniach liturgicznych sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Tak łatwo mi osłuchać się z tymi fragmentami. Tak łatwo mi oswoić się z tym, że On chodził po wodzie, uzdrawiał, wskrzeszał. Takie to dla mnie normalne, tak wybrzmiewające, zwyczajne, kiedy czytam te słowa. Pamiętacie, bracia i siostry, ten fragment, kiedy On już wisi na krzyżu? Co to musiała być za śmierć? Tak ubiczowany, ta krew, ten pot, skwar słońca, jakieś muchy latają. Dwóch łotrów po bokach, te wyciągnięte ręce do góry, obnażone ciała, szydzący żołnierze u stóp krzyża. Ci się kłócą, ten mu urąga, jak to urąga jakiejś świętości. Czy tak powinno być oddawane życie ludzkie? Czy tak powinien Bóg ofiarowywać siebie za zbawienie całego świata? Przecież to jest, bracia i siostry, wystawienie się na pośmiewisko. Przecież tam powinno być wszystko poukładane według przynajmniej jakichś zasad. A tam nie ma zasad. To jest tak upokarzające. Bóg, w którego wierzymy, wystawił się na takie upokorzenie, obnażył się do końca. Jak my w tym wyglądamy, jak ja w tym wyglądam, bracia i siostry, w tej śmierci? Co Bóg mówi mi dzisiaj w tym słowie? Że jest obecny nie tylko w tym momencie, gdy mam na sobie ubrane odświętne szaty. Że Bóg jest obecny w moim życiu nie tylko w chwilach, kiedy jestem dumny, kiedy jestem zadowolony, kiedy pokazuje się drugiemu człowiekowi tak, jakby chciał się pokazać z najlepszej strony. Ale On jest ze mną obecny również wtedy, kiedy powinno mi być po ludzku wstyd, lub kiedy się wstydzę, lub kiedy nie chcę pokazać światu, jak wygląda mój dom, kiedy doświadczam w nim chwil, które są trudne, kiedy płaczę, kiedy w moim domu są kłótnie, kiedy słyszę słowa od dzieci, których nie chciałbym słyszeć, kiedy czuję się nieszanowany, kiedy czuję się upokorzony, kiedy jest ból, kiedy jest trud, którego nie chciałbym, żeby ktokolwiek widział, kiedy jest smród, którego nie chciałbym, żeby ktokolwiek czuł, kiedy jest to, co mam schowane głęboko gdzieś w sercu i nie chcę, żeby ktokolwiek tego zobaczył. Ten Bóg po to tak umiera. Żeby powiedzieć Ci, że dzisiaj z tej liturgii, która będzie trwała, pomimo, że się rozejdziemy z tego miejsca, że ten Bóg, ten Jezus Chrystus chce przyjść do Twojego domu również. Chce być w każdej trudnej sytuacji Twojego życia. To jest Bóg, który przytula, który jest z Tobą. To jest Bóg, który mówi, że moment, który jest teraz, który nazywa się teraz, on jeszcze nie jest końcem. Że On przyjdzie w majestacie, w wielkości, z taką siłą, której nikt sobie nie wyobraża. Bo taka jest siła miłości. I przezwycięży wszelki lęk, otrze z oczu wszelką łzę. On przyjdzie we wspólnocie. On przyjdzie w momencie, kiedy wszyscy ci, którzy poza wspólnotą, załamują ręce i pytają się, gdzie jest Bóg. On przyjdzie, pokaże swoje rany, przytuli i powie, w tych ranach, w moim bólu i w moim cierpieniu jest Twoje uzdrowienie.